Moi drodzy, dzisiaj nauczę Was afiliacji, ale takiej afiliacji etycznej, uczciwej, która nie wiąże się z wciskaniem na siłę kont bankowych czy jakichś innych dziwnych, niemoralnych technik. Przede wszystkim nauczymy się robić afiliacje przy użyciu YouTube'a. Zobaczcie, ja sobie wejdę. Najpierw co musisz zrobić, to zastanowić się, o czym Ty chcesz nagrywać, co Ty chcesz promować, jakie wartości sobą przedstawiać i jakie programy partnerskie będą związane z obszarem Twojej działalności. Bo zobacz, jeżeli stawiasz sklepy internetowe, możesz reklamować bramkę płatniczą TPay, która płaci bardzo fajne pieniądze za to, że ktoś z Twojego polecenia założy konto. I zobacz, ja mam tutaj do wypłaty 1567 zł. Zobaczmy jakieś statystyki, bo ja naprawdę dawno tej bramki już nie promowałem. Generator ofert. Gdzie tu są faktury stare? Faktury za wypłaty. Zobaczcie, jakie tutaj są kwotki. 3900, 942, 1500, 1500, 194, 584, teraz 1500 do wypłaty. I ja nic przy tym nie robię, to jest totalny pasyw. Po prostu kiedyś komuś poleciłem TPay, założył z mojego reflinka. A jak robić to automatycznie? Możesz świadczyć usługi, że tworzysz dla kogoś sklepy internetowe. Oczywiście możesz takie rzeczy robić. A możesz nagrać poradnik, w którym rejestrujesz ludzi, tutaj jest tpay.com, w którym pokazujesz im, jak zarejestrować bramkę płatniczą. Czyli pokazujesz im cały proces, hej moi drodzy, aby zarejestrować konto na TPay, kliknij tutaj, zarejestruj, uzupełnij danymi firmowymi, przejdź przez ten cały proces krok po kroku, ludzie Ci zaufają i zaczną dołączać do TPay'a, rejestrować swoje sklepy, uruchamiać sprzedaż i wtedy z całego obrotu sklepu internetowego masz płacone. Możesz też na przykład, zobacz, ja mam taki kanał, Tomasz Guzik, znacie mnie od lat. Ja na przykład uczę MailerLite'a. MailerLite to jest takie narzędzie do e-mail marketingu. Ja świetnie zoptymalizowałem to pod frazy kluczowe, jestem tutaj wysoko na MailerLite, może nawet MailerLite poradnik. Zobacz, że jestem bardzo wysoko. Zajmuję drugie miejsce. Ja zoptymalizowałem ten odcinek, zaraz Ci pokażę, jak ja to robię, pod frazy kluczowe. I zobacz, jakie ja mam tutaj kwoty do wypłaty na przykład z tego, z ostatnich miesięcy, partners, MailerLite. Ja sobie to raz na jakiś czas na wakacje wypłacę. $512 z 69 rejestracji, 29 sprzedaży i tu mam opisanych, kto dokładnie się zarejestrował, kto kupił, kto ile wydał. Mam tutaj pełne statystyki jakieś, mam też źródła, skąd ci ludzie pochodzą, bo mogę generować sobie nowe linki i na przykład do różnych promocji, do Facebooka mieć inny link, do YouTube'a mieć inny link i tak dalej, a na końcu sobie kliknąć payout i wypłacić. Mam tu do wypłaty $512. Jak zbierze mi się z tysiak, to wypłacę sobie na jakieś fajne wakacje, na razie tego nie potrzebuję. Ale moi drodzy, jak taki odcinek zoptymalizować, żeby znaleźć się bardzo wysoko w wyszukiwarce? Wejdźmy sobie w odcinek, kliknijmy sobie edytuj film i zobaczcie, o co tu chodzi. Przede wszystkim opis. Zobaczcie, jaki to jest długi opis, gdzie upchałem frazy kluczowe dotyczące poradnika MailerLite. Kolejna sprawa, filmik trwa aż godzinę, jest bardzo dobrze wytłumaczony, wszystkie funkcje, narzędzia i tak dalej. Mamy tu wtyczki, TubeBuddy pokazuje nam widok SEO score, 82 punkty na 100. Mamy tu playlisty, mamy tu jakieś pewnie ekrany końcowe dodane. Można też dodać napisy, to też jest czynnik rankingowy SEO. Można dodać rozdziały, tak zwane chapter, ale przede wszystkim tagi i można podglądnąć, jakie miejsce ja zajmuję, na który tag. Na zielono to jest wtyczka TubeBuddy, która mi pokazuje, podpowiada, które miejsce zajmuję na dany tag. I tutaj mam darmowy newsletter, trzecie miejsce, MailerLite, czwarte miejsce, MailerLite po polsku, trzecie miejsce. A skąd ja wiem, jakie tagi dodawać? Wchodzę sobie we wtyczkę TubeBuddy, wchodzę w Keyword Explorer, wpisuję sobie tutaj na przykład MailerLite poradnik, klikam eksploruj i wchodzę w tą zakładkę. Zobaczcie, tu mam podpowiedzi, nie mam żadnych podpowiedzi, video topic, what is MailerLite, co to jest MailerLite, ale tu mam masę podpowiedzi odnośnie tagów, które mogę użyć lub powinienem użyć w tagach,
w hashtagach, w opisie pod filmem, żeby zajmować wysokie miejsca. Mogę też sobie kliknąć, gdzieś tutaj jest taka zakładka, sortuj mi te tagi, automatycznie sortuj i od największych miejsc do najmniejszych mi posortowało. I teraz mogę sobie zapisać zmiany. Bo pamiętajcie, że ten im wyżej tak jest, tym on jest bardziej znaczący, ważny jako czynnik rankingowy. Dodatkowo bardzo dobrze robią te rozdziały, które pozwalają przewijać dany film do danego fragmentu. To też bardzo dobrze działa pod kątem SEO. Warto to też stosować i zobacz, że ja na samej górze mam link partnerski MailerLite'a. Ja robię tak z wieloma programami. Możesz sobie zobaczyć, że ja na przykład wejdę teraz na swój kanał i wpiszę Woodpecker poradnik. To jest kolejne narzędzie z email marketingu, tym razem do zimnych maili i zajmuje pierwsze miejsce. Zaledwie 1100 wyświetleń, ale zobacz, co tutaj się dzieje. Wchodzę sobie w partner, ja Wam od środka pokazuję wyniki, żebyście widzieli mniej więcej, jakie to są zarobki. Z każdego tego programu kapie mi trochę kasy. Zobaczcie, pach, loguję się. I zobaczcie, mamy to, i tutaj co miesiąc kilkadziesiąt dolarów sobie kapie. Ja uczę ludzi, jak używać tego programu. Oni się rejestrują. Zobaczcie, w poprzedni miesiąc miałem aż 37 rejestracji, co przerodziło się na 8 płatnych klientów. To dało mi 77 dolarów. I my, zobacz, możemy sobie kliknąć Lifetime, i tu mamy kliknięcia w link. Zobaczymy na jakim poziomie. 680. 113 kliknięć i tu już mamy 270 dolarów do wypłaty. Ja sobie raz do roku będę robił lepsze wypłaty, żeby tak kilkadziesiąt tysięcy z tej afiliacji sobie wypłacić za etyczne tworzenie wartościowych materiałów edukacyjnych. Ja nie muszę robić Bóg wie czego, oszukiwać, naciągać ludzi na jakieś nieuczciwe praktyki, tylko rzeczywiście dawać wartość merytoryczną. I tak samo robię, na przykład jak zrobić landing page, tak? Jak zrobić stronę, jak zrobić landing page. I zobaczcie, ja jestem pierwszy, tutaj Tomasz Guzik jest pierwszy, tutaj tłumaczę jak zrobić stronę. I również tam wklejam sobie linka i znowu też kapie mi kapie. Na przykład jak kupić domenę i hosting. Wklejam, bach. Drugie miejsce, bo drugie, bo Krzysiek też jest bardzo dobrym, bardzo silnym twórcą, ale z tych 834 wyświetleń, które ja tutaj wygenerowałem, zobaczcie, mam tutaj też rozdziały, o których Wam wspominałem, one są bardzo fajnym czynnikiem SEO. Zobaczcie, tu jest link referral, ale zobaczcie też, tutaj mam rozdziały chapter. Zobaczcie, to są te rozdziały, o których mówię, i to działa w ten sposób, że ja się teraz zaloguję do LH, panel klienta, zapauzuję reklamę. Zobaczcie, 835 wyświetleń, a zobaczymy, ile wygenerowało mi to kupionych hostingów. Możecie się miło zaskoczyć, ale mamy 34 kupione hostingi, 940 zł do wypłaty i w tej chwili będę miał odnawialne. Ci ludzie zaczną odnawiać te hostingi, bo to jest pierwszy rok, kiedy nagrałem ten filmik i dopiero tu się zacznie pojawiać kasa. Tak naprawdę będę w stanie generować około 1000 zł miesięcznie z takiego programu partnerskiego. Ja sobie kiedyś sumowałem te programy, jestem w nich wielu, na przykład w aplikacji CopyMate, pokazuję i uczę, jak pozycjonować za pomocą AI, jak pozycjonować za pomocą AI. Też kilkaset złotych miesięcznie mi wyskakuje z tego, tu jest ten filmik, 3700 wyświetleń w tej chwili on zyskał i również generuje tutaj bardzo duże, bardzo fajne liczby, kilkaset złotych miesięcznie z takiego jednego filmiku mi kapie, a dodatkowo jako afiliację, jako dodatkowy program partnerski można nazwać samego YouTube'a. Zobaczcie, że jeżeli ja sobie wejdę w statystyki, w ostatni miesiąc, tutaj mamy ostatnie 28 dni, 1080 zł, ale jeżeli sobie odfiltrujemy rok, to szacunkowe przychody za same wyświetlenia to jest blisko 10 tysięcy złotych. To jest kolejna dodatkowa mikrowypłata z afiliacji, z programów partnerskich, dzięki temu, że ludzie umieszczają sobie różne reklamy, reklamują się w Google Ads, reklamują się na moich filmach, a bazę filmów mam dosyć dużą
I cały czas skapuje mi kasa, cały czas skapuje mi dodatkowa kasa. Więc jaka, moi drodzy, jest strategia? Wy musicie stworzyć wartościowy materiał edukacyjny i na samej górze zamieścić tutaj, dajmy jakiś przykład z tym MailerLite'em może. Wchodzimy sobie, nagrywamy wartościowy, merytoryczny poradnik. Ten akurat trwał godzinę, ale to nie musi ten film trwać godzinę. Nie musicie w ogóle pokazywać swojej twarzy. Ja w tym filmiku w ogóle nie pokazuję, tak jak i w tym nie pokazuję swojej twarzy. Dałem tu na miniaturce oczywiście swoją twarz, ale nie trzeba jej dawać. I zobaczcie, że tu jest tylko i wyłącznie nagrywanie ekranu, gdzie ja merytoryczne rzeczy pokazuję. I na samej górze króciutka informacja. Zarejestruj się za darmo do MailerLite na najlepszych warunkach. Bach! I jeżeli zobaczy firma, że wy generujecie jej fajne wyniki, ona często bardzo często dodatkowo się do was zgłasza i proponuje płatne, sponsorowane odcinki. Ja miałem tak wiele razy z wieloma firmami, że zobaczyli: hej, panie Tomaszu, tutaj generujesz bardzo fajne wyniki, to może zróbmy coś razem, my wam popłacimy na kampanię, my puścimy jakiś dodatkowy newsletter na ten odcinek. Dzięki temu jest win-win, ja zyskuję nowych widzów, oni zyskują nowe rejestracje i dzięki temu wszyscy wspólnie zarabiają. Jak ja sobie policzyłem te wszystkie mikro pensyjki, które kapią z afiliacji, to jest dodatkowe kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy w skali roku i to jest zawsze coś dodatkowego, sensownego, na czym można się oprzeć. Bo to nie o to chodzi, żeby tylko i wyłącznie żyć z afiliacji. Możesz do tego świadczyć jakieś usługi, możesz do tego sprzedawać jakieś mikroprodukty. Jeżeli pójdziesz moją drogą i zaczniesz nagrywać merytoryczne poradniki edukacyjne, to bez problemu zgromadzisz listę newsletterową i będziesz jej mógł sprzedawać różnego rodzaju kursy. A mając listę newsletterową, też możesz wybijać swoje programy afiliacyjne i stawać się w tym coraz lepszym. Nie musisz nikomu wciskać na siłę, nie musisz nikomu nic robić tutaj, wadzić i robić rzeczy nieuczciwych, tylko w sposób transparentny edukować ludzi, dawać im po prostu merytoryczną wartość. Z tym cię zostawiam. Jeżeli chcesz otrzymać ode mnie jakąś pomoc marketingową, chcesz skorzystać z agencji reklamowej, zadzwoń do mnie na 602-727-263 lub wypełnij formularz na stronie darmowarozmowa.pl. Tu jest do mnie numer. Możesz też wypełnić formularz. Pogadajmy i sprawdzę, czy gramy do jednej bramki. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Guzik. Cześć.